kinie Roma, najstarszym kinie studyjnym na Śląsku, bo wiemy, że 110 lat obchodziło kino. Odbędzie się bardzo dobry, moim zdaniem, koncert rockowy Andrzeja Dąbrzała z zespołem. Część dochodów zostanie przekazanych na cel charytatywny, głównie na rzecz Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom, ponieważ ta fundacja wraz z założycielem Sebastianem Dziębowskim, kierownikiem kina, wystąpi jako support, więc to jest taki nasz trochę wspólny projekt. No i będziemy chcieli wesprzeć tę fundację, być może przy okazji też orkiestrę, bo to jest taki czas właśnie działań społecznych. Wiemy styczeń, wiemy WOŚP już kolejnego dnia, 29. Cała Polska z WOŚP-em się i bawi, i też zbiera środki na wsparcie dzieciaków. A my 28 o godzinie 18 w kinie Roma. Ma być rockowo, prosto, ale wyjątkowo. Bez udziwnień, niepotrzebnych bitów i hitów. Ja nie lubię eksperymentować muzycznie, się przyznam od razu. Lubię proste granie rockowe, chwytliwe, obezwładniające ludzi refreny, które zapamiętują od razu po koncertach i mówią do mnie: słuchaj, tamten numer był dobry z tym refrenem, o, na przykład, i mi zaczyna go ktoś śpiewać. Więc takie sytuacje bardzo lubię. Bardzo kocham granie Bryana Adamsa, Stage Dolls, takich zespołów właśnie, którzy nie cudują, tylko grają bardzo prosto. Nie ma to jak słowa piosenki, które mimowolnie powtarzamy lub śpiewamy przez cały dzień. Tak rodzą się hity. I może narodzą się tym razem. Andrzej właściwie to od urodzenia praktycznie zajmuje się muzyką. Od 4 roku życia zainteresował się Dire Straits i innymi zespołami rockowymi. Chwilę później już grał na gitarze. Właściwie wcześniej to nawet sam złożył sobie perkusję. Później nauczył brata grać na perkusji. Oczywiście można więcej poczytać na info Zabrze albo w whystory.pl. Tam jest więcej informacji o osiągnięciach Andrzeja, który grał w różnych zespołach, w zespole Sami. Ukończył też Akademię Jana Borysowicza, w zespole Cream na przykład też grał sesyjnie, a także był założycielem wielu takich zespołów rockowych, trochę ostrzejszych, ostrzejszej muzyce, jak Silver Samurai, czy wcześniej, jeszcze w zeszłym roku grał z zespołem Californian, to też był jego projekt, a teraz już ma takie brzmienia łagodniejsze, przyjemniejsze, jest to rock, ale taki balladowy troszeczkę, trochę jak Bryan Adams śpiewa. Nie jest to tylko muzyka dla kobiet. Myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić. Zapraszamy serdecznie. Wspierajcie też działania Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom. No i do zobaczenia w sobotę.